Pewnego razu gdzieś nieopodal nas żyła sobie rodzina państwa Darling. Mieli oni trójkę dzieci: Jasia, Michała i Wandę. Wanda często opowiadała mamie o tym, jak Piotruś Pan gra na flecie w jej pokoju. Jej mama zawsze twierdziła, że to tylko wyobraźnia Wandy, ale nigdy nie potrafiła zrozumieć, skąd się wzięły liście w pokoju Wandy. Wanda mówiła, że to liście Piotrusia Pana. Pewnej nocy rodzice wyszli i dzieci zostały same w domu. Dzieci poczuły się senne i poszły spać. W tym czasie Piotruś Pan po cichu wszedł do ich pokoju i zaczął szukać liści, które zostawił. Wtedy Wanda się obudziła. Piotruś Pan, czekałam na ciebie. Nikt nie chce uwierzyć, że istniejesz naprawdę. Wanda oddała liście, które schowała dla Piotrusia Pana. Naprawdę bardzo go lubiła. Przyszyła liście do jego ubrania. Wando, chciałabyś, żebym ci opowiedział wspaniałą opowieść o mojej przygodzie? Nie chcę słuchać o przygodach. Chcę jedną przeżyć, naprawdę. W tej chwili w oknie pojawiła się mała przyjaciółka Piotrusia Pana, wróżka o imieniu Dzwoneczek. Oczywiście wiedziałam, że cię tu znajdę. Planujesz nową przygodę beze mnie? Dobrze wiesz, że to niemożliwe, abym zrobił coś bez ciebie. Wanda obudziła swoich braci. Kiedy się obudzili, popatrzyli na Piotrusia Pana i Dzwoneczka ze zdziwieniem. A więc jesteście gotowi, aby lecieć? Dzwoneczek rozsypała magiczny pył i wszyscy zaczęli unosić się w powietrzu. I po chwili wszyscy razem opuścili dom. Lecieli w kierunku Nibylandii. Po długiej podróży w końcu dotarli do Nibylandii. Były tam syreny, dzikie zwierzęta, Indianie, piraci, a nawet zaginięci chłopcy. Naprzeciwko nich znajdował się najniebezpieczniejszy z nich wszystkich, kapitan Huck. Huck był najgorszym wrogiem Piotrusia Pana. Spowodowane to było tym, że kiedy pewnego razu walczyli, Piotruś Pan odciął dłoń kapitana Hucka, a olbrzymi krokodyl ją zjadł. Razem z dłonią połknął również jego zegarek i od tamtej pory krokodyl zawsze tyka jak zegarek. Dlatego kapitan Huck zawsze wie, kiedy krokodyl się do niego zbliża. Patrząc przez swoją lornetkę, kapitan Huck dostrzegł Piotrusia Pana i dzieci obserwujące go ze wzgórza. Natychmiast wydał rozkaz, aby wystrzelić z armaty. Piotrusiowi i dzieciom było bardzo trudno uchronić się przed kulami. Dzwoneczku, zabierz dzieci w bezpieczne miejsce, a ja rozprawię się z Huckiem. Dzwoneczek była bardzo zazdrosna o Wandę, więc chciała trzymać ją jak najdalej od Piotrusia Pana. Korzystając z wymówki, zostawiła Wandę na wzgórzu, a Jasia i Michała zabrała w bezpieczne miejsce na plaży. Zagubieni chłopcy, którzy żyli na wyspie, zobaczyli Wandę i pomyśleli, że jest wrogiem, więc ją zaatakowali. W tym czasie Piotruś Pan walczył z kapitanem Huckiem, ale kapitan, widząc zbliżającego się krokodyla, który zjadł jego rękę, uciekł w popłochu. Kiedy Piotruś Pan wracał, zobaczył zranioną Wandę leżącą na kamieniach. Zrobiło mu się bardzo przykro. Zagubionym chłopcom też zrobiło się bardzo przykro, kiedy zdali sobie sprawę, że zraniona dziewczynka to przyjaciółka Piotrusia Pana. Zostawiłem ich pod twoją opieką. Dzwoneczek też było bardzo przykro. Zrozumiała, że to, co zrobiła, było złe. Bardzo przepraszam, Piotrusiu. To już nigdy się nie powtórzy, obiecuję. Chłopcy zrobili piękny dom dla Wandy i jej braci.
W nocy wszyscy siedzieli razem i słuchali opowieści Wandy. A Piotruś Pan pilnował drzwi wejściowych do domu. Pewnego dnia, kiedy odpoczywali na kamieniach, zauważyli piratów. Piraci porwali córkę wodza Indian. Piotruś Pan wraz z chłopcami pobiegli jej na ratunek. I stoczyli wielką bitwę z piratami. W końcu udało im się ocalić dziewczynę i zaprowadzili ją do wodza Indian. Po tym dniu Indian, Piotrusia Pana i zagubionych chłopców połączyła bardzo bliska przyjaźń. Dodatkowo wódz zlecił swoim dwóm najsilniejszym wojownikom, aby chronili chłopców. Oczywiście to strasznie rozwścieczyło kapitana Haka. Pewnego dnia cię pokonam, Piotrusiu Panie, i nie będziesz w stanie uciec. Pewnej nocy, kiedy Wanda opowiadała historię o swojej rodzinie, Piotruś Pan zdał sobie sprawę, jak bardzo Wanda i jej bracia tęsknią za domem. Więc powiedział im, że jeśli chcą, mogą wrócić do domu, ale on zostanie. Kiedy wszyscy przygotowywali się do długiej podróży i pakowali swoje rzeczy, zostali zaatakowani przez piratów. Piraci pojmali chłopców zaraz po tym, jak złapali Indian w pułapkę i uwięzili ich. Piotruś Pan spał w domu i nie wiedział zupełnie nic o tym, co się wydarzyło. Kapitan Hag zobaczył, że Piotruś Pan śpi. Ale nie potrafił otworzyć drzwi do jego drewnianego domku. Więc rozlał truciznę, którą przyniósł pod drzwiami Piotrusia Pana, co spowodowało, że Piotruś Pan spał godzinami. Przespał cały dzień, a kiedy się obudził, zobaczył dzwoneczka. Po tym, jak opowiedziała mu o wszystkim, co się stało, Piotruś Pan i dzwoneczek pobiegli na ratunek. Kiedy dotarli na kamienne wzgórze, zobaczyli, że nie ma tam piratów. Ale kiedy przeszli na drugą stronę, widok ich zaszokował. Zobaczyli Wandę, Jasia, Michała i zagubionych chłopców przywiązanych do drewnianych pali oraz kapitana Haka trzymającego w ręku płonącą pochodnię. Powiedzcie swoje ostatnie słowo. Wanda jako najstarsza zaczęła mówić. Drodzy przyjaciele, moje ostatnie słowa do was to będą słowa, które powiedziałyby wam wasze mamy. Jeśli by tutaj były, powiedziałyby wam, żebyście się nie bali oraz żebyście byli odważni. Nie bójcie się, dobro zawsze zwycięża. Zawsze. Słowa Wandy bardzo rozwścieczyły kapitana Haka, więc zabrał ją na statek i przywiązał do masztu. W tym momencie dzwoneczek i Piotruś Pan zdołali uwolnić chłopców. Indianie wraz z wodzem przybyli na pomoc. To bardzo uszczęśliwiło Piotrusia Pana, ponieważ z ich pomocą ocalili chłopców. Nadszedł czas, aby uratować Wandę. Piotruś Pan i zagubieni chłopcy pobiegli na statek kapitana Haka. Było tam tylko kilku piratów i kiedy zdali sobie sprawę, że zostaną pokonani, wyskoczyli ze statku. Nie masz się gdzie schować, Hak. Poddaj się! Piotruś Pan i zagubieni chłopcy zaczęli iść w stronę kapitana Haka, sprawiając, że ten się cofał i nagle usłyszał dźwięk. Ten dźwięk, którego tak bardzo zawsze się bał. Kiedy kapitan Hak się odwrócił, zobaczył, że krokodyl czeka na niego, aż wpadnie do wody. Pomocy! W momencie pobiegł na drugą stronę statku, wyskoczył z niego i zaczął płynąć tak szybko, jak tylko potrafił. Piotruś Pan i zagubieni chłopcy zaczęli się śmiać. Od tej chwili statek kapitana Haka należał do zagubionych chłopców, a kapitanem został Piotruś Pan. Załoga czeka na twoje rozkazy, kapitanie Piotrusiu Panie. Odpływamy! Chłopcy rozwiązali liny i postawili żagle.
Dzwoneczku, spraw, żebyśmy lecieli do domu państwa Darling. Dzieci, słysząc to, były bardzo szczęśliwe. Wanda, Jaś i Michał bardzo tęsknili za rodzicami i nie mogli się doczekać, kiedy ich zobaczą. Kiedy dzwoneczek rozsypała swój magiczny pył, statek nagle zaczął się unosić i leciał na niebie. Wanda nie mogła się doczekać, kiedy dotrze do domu i opowie rodzicom o Piotrusiu Panie, dzwoneczku i o Nibylandii. Od tamtego dnia Nibylandia stała się ich drugim domem, a Piotruś Pan ich najlepszym przyjacielem. Pewnego dnia mysz, która mieszkała w mieście, postanowiła odwiedzić swojego przyjaciela. Przyjaciel jakiś czas temu wyprowadził się z miasta i zamieszkał na wsi. Po długiej podróży mysz dotarła do swojego przyjaciela. To miejsce strasznie śmierdzi. Jak możesz tu żyć? Po długim i męczącym spacerze mysz z miasta dotarła do pola, gdzie mieszkał jej przyjaciel. Mysz ze wsi zrobiła sobie domek pod ziemią. Jak mój przyjaciel może żyć w takich okropnych warunkach? Nie mogę tego zrozumieć. Mysz z miasta zapukała do drzwi. Mysz ze wsi otwarła i była bardzo zaskoczona, ale jednocześnie była bardzo szczęśliwa, widząc przyjaciela. Witaj, przyjacielu. Co cię tu sprowadza? Znudziło mnie życie w mieście i postanowiłem cię odwiedzić i zobaczyć, jak żyjesz. Ale widzę, że nie jesteś tutaj szczęśliwy. Kto tak powiedział? Wejdź do środka, a ja przygotuję coś do jedzenia. Oboje weszli do środka. Mysz z miasta była w szoku, widząc wnętrze domu. Była to mała, ciemna dziura. Ale tu ciemno i ciasno. Jak ty tu żyjesz? Wiejska mysz przygotowała posiłek dla swojego przyjaciela. Na stole leżał kawałek sera, sałaty, marchewki i ziarna kukurydzy. Chodź, przyjacielu, i rozkoszuj się jedzeniem. Miejska mysz spojrzała na wszystko, co było na stole i powiedziała. I ty to nazywasz ucztą? Tam, gdzie mieszkamy, myszy by nawet na to nie spojrzały. Mamy ciasta, ciastka, różne sery i mięso. W mieście możesz znaleźć wszystko, czego zapragniesz. Kiedy mysz skończyła jeść, wybrali się na spacer po okolicy. Myszy z miasta nic się nie podobało. Nie lubię takich miejsc. Tu jest brudno i nudno. Musisz wybrać się do mnie. Pokażę ci miasto. Jestem pewien, że jak je zobaczysz, to nie będziesz chciał tu wracać. Następnego ranka przyjaciele pożegnali się. Wkrótce po tym, jak się rozstali, mysz ze wsi postanowiła odwiedzić swojego przyjaciela w mieście i wyruszyła w drogę. Po długiej podróży dotarła do miasta. Podążając za wskazówkami przyjaciela, dotarła do miejsca, gdzie mieszkał. Mysz z miasta żyła w wielkim apartamencie. Mysz ze wsi była w szoku, kiedy zobaczyła, jak żyje jego przyjaciel. Ten wielki dom jest twój? Nie do końca. Dzielę go z właścicielem. Jestem bardzo głodny. Pokaż mi tą wspaniałą ucztę, o której mówiłeś. Mysz z miasta weszła do kuchni, otwarła lodówkę, wyciągnęła ser, mięso, różne warzywa i owoce. Położyła wszystko na stole. Po tym, jak zaczęli jeść, usłyszeli miauczenie kota. Mysz z miasta podskoczyła i powiedziała: o nie, kot nas usłyszał. Musimy się schować, chodź za mną. Myszy szybko wskoczyły w dziurę w ścianie. Mysz ze wsi zapytała: żyjesz pod jednym dachem z kotem? Czy to nie jest niebezpieczne? Oczywiście, że jest, ale to jest cena, jaką płacę za życie w luksusie i bogactwie.
Po krótkiej chwili kot opuścił kuchnię i myszy mogły wrócić na stół i dalej jeść. Nagle, słysząc, że drzwi się otwierają, mysz z miasta wpadła w panikę. Szybko uciekajmy! Właściciel wrócił! Biegnijmy, zanim nas zobaczy! Myszy szybko wbiegły do dziury w ścianie. Mysz ze wsi, ledwo co łapiąc oddech, zapytała. Nie wiem, czemu tym razem uciekamy. Właściciel nie wie, że tu mieszkasz? Oczywiście, że nie wie. Ludzie są bardzo niebezpieczni. Jak możesz żyć w takich warunkach? Wiesz, czasem są gorsze dni, ale jestem szczęśliwy żyjąc w ten sposób. Mogę jeść co chcę, kiedy tylko zechcę. Teraz jest bezpiecznie. Chodźmy dalej jeść. Mysz ze wsi wyszła z dziury, ale udała się prosto w kierunku drzwi i zaczęła narzekać. Nie dziękuję, kolego. Straciłem apetyt. Już mi wystarczy strachu na dziś. Wychodzę. Gdzie idziesz? Wracam do domu. Mój dom może nie jest bogaty, ale żyję w spokoju i jestem wolny. Wolę żyć w spokoju i cieszyć się wolnością, niż żyć cały czas w strachu. Mysz ze wsi wróciła do swojego ubogiego, ale szczęśliwego i spokojnego życia i już nigdy nie wróciła do miasta.